Siemanko wszystkim, witam was kochani serdecznie, ja jestem Yuken, przed wami 41. odcinek z Farming Simulatora 22, serii, której jeszcze niedawno zaczynałem swoją przygodę właśnie z farmingiem. To wszystko na waszych oczach. No dziś, kochani, będziemy kosili wielkie zbiory tych oto słoneczników. No, brzydko one wyglądają, jak rosły i były takie żółte jak słoneczniki, wyglądały, faktycznie było spoko, natomiast no teraz takie poschnięte, niestety niezbyt fajnie. Poza tym, no, obiektywnie patrząc, widzowie, no to trzeba na to spojrzeć, widzicie, niezbyt ładnie mi to sianie tutaj niestety wyszło, no ale co zrobić. Następnym razem się poprawię, jeszcze trochę tutaj teren dorównam, w ogóle dużo, dużo bawiłem się tutaj z tym terenem, a żeby... O, tutaj jest chyba ta droga była, ażeby no te pole było jak najbardziej, że tak powiem, wydajne. Także jak widzicie, dużo, dużo tu się pobawiłem. Co tu jeszcze zrobiłem? Tą część pola, bo okazało się, że tutaj jakby nie patrzeć, też jest pole, które oczywiście nie było zaorane, nie było w ten sposób sklasyfikowane, no ale stwierdziłem, że wykorzystamy na maksa tą część, także tam też posiałem te słoneczniki. Jak widzicie, z tymi drogami tak tutaj, kurczę, kiepsko z tym równaniem terenu. Szkoda, że to tak jest niedopracowane w tym farmingu. Co tu jeszcze, moi drodzy, zrobiłem? Ponieważ widzieliście w poprzednim odcinku, że dość szybko mi się gnojówka kończyła, więc wybudowałem kilka zbiorników na gnojówkę i plan jest bardzo prosty. Będę przywoził jedną wielką beczką gnojówkę, zapełniał te zbiorniki na full, a później już tutaj, jak będzie mi podczas nawożenia właśnie pola brakowało, to sobie będę podjeżdżał, gdzie tam będę miał bliżej i będę tą gnojówkę uzupełniał. No tak totalnie nieładnie to wyszło, no ale to już po skoszeniu, myślę, że tym terenem się jeszcze zajmę. No farming nie jest, słuchajcie, niestety dopracowany, jeśli chodzi o równanie terenu, no te narzędzia nie są zbyt doskonałe. No i tutaj oczywiście będziemy mieli trasę zaraz do olejarni, chociaż się zastanawiam jeszcze, czy przypadkiem jakiejś olejarni jeszcze, moi drodzy, nie wybudować. Tu, jak widzicie, postawiłem dwie fabryki ubrań. Dlaczego? Dlatego, że po prostu tej wełny, słuchajcie, mamy w takim nadmiarze, wszędzie jest na full, a wełna cały czas się produkuje. No tu, jak widzicie, są rzeczy, których no niestety nam mot nie usunął. Ta drabina nie przeszkadza w jeżdżeniu, aczkolwiek wygląda fatalnie. No ale nic, moi drodzy, z tymi pierdołami nie zrobimy, nie jesteśmy w stanie ich usunąć. Zobaczcie, wełny, mimo że ją wożę, cały czas przybywa, także wełna się okazała złotym biznesem. Co tu jeszcze, moi drodzy, takiego zrobiłem? No to myślę, że wam pokażę tak na szybko, bo oczy... A, torami sobie pobiegniemy, chyba pociąg nie jedzie, więc... Zrobiłem to w ten sposób, że przy torach tutaj posadziłem przy słonecznikach, znaczy posadziłem, wybudowałem ule, żeby więcej miodu było. Między innymi właśnie, moi drodzy, ten miód dostarczałem do tych fabryk z lodami, żeby wszystkie uzupełnić. Jak widzicie, rosną sobie buraki cukrowe, też są już gotowe do zbioru, no ale no nie będziemy 10 rzeczy naraz robili, bo się pogubimy. Także te buraki też są jak najbardziej gotowe do zbioru. No i tutaj sobie posadziłem pszenicę. No, powiem wam, że sadzenie, sianie właściwie tej pszenicy, no było dla mnie chyba najbardziej czasochłonne, żeby to jakoś fajnie w miarę równo zrobić. Tu dużo się dosyć z tą pszenicą, z tym terenem dosyć mocno się bawiłem. A co to, się nie zamknęły rogatki? A, zamykają się teraz, okej. Także tu dużo zabawy mnie to, moi drodzy, kosztowało, żeby ta pszenica mogła tu jakoś fajnie rosnąć. Młyny zbożowe produkują nam mąkę, która to mąka się jednak automatycznie transportuje gdzie trzeba, także super. Jak widzicie, wszystkie maszyny tutaj stoją. No nie wszędzie to się dało jakoś idealnie zrobić. Tutaj sobie taki placek zostawiłem, bo już mi się nie chciało bawić, bo to jest taka no górka, że tutaj raczej żaden by mi też gagatek nie pokosił. Ale czemu mi się tu nie zasiało, tego nie wiem. Dobra, to już tam mniejsza o to. Jak widzicie, no jestem początkującym jeszcze rolnikiem, no tu gdzie niegdzie troszeczkę tereny porównałem, żeby to jakoś w miarę było. Także mniej więcej tak to, widzowie, w tej chwili wygląda. No mówię, jeśli chodzi jeszcze o
o równanie terenu, to tym będziemy się zajmowali już tam poza odcinkiem, porobię i wam po prostu pokażę. Młyny zbożowe troszkę przebudowałem w inne miejsca, chociaż tu mi się jeden postawił, taki młyn, który no niestety, nie wiem dlaczego nie działa i się nie da go zburzyć, nie wiem, coś popsułem widocznie. Tutaj mamy, jak widzicie, taki fajny stawek, więc też będę chciał tą część jakoś fajnie zagospodarować na taką, nazwijmy to, rekreacyjną. No ale to wiadomo, gdzieś jeszcze jeden z kolejnych odcinków. Najpierw trzeba prace rolnicze wykonać. No i to, co patrzyłem, słuchajcie, w sklepie. Tutaj sobie oczywiście przygotowałem już traktorka, do którego będziemy to wszystko ładować. Natomiast co patrzyłem w sklepie, to raczej, moi drodzy, kombajn musi być tradycyjny. Tutaj do słoneczników kombajn niczym się nie różni od kombajnu do zboża. Natomiast ja w żadnym wypadku, słuchajcie, nie chciałbym, widzowie, no nie chciałbym, powiem wam szczerze, tych kombajnów, że tak powiem, przełączać. Takie chyba mamy do... Takie mamy chyba kombajny. Czym one się tu różnią? Ja tu muszę niestety na cenę troszeczkę spojrzeć, bo 18 tysięcy, no wolałbym 20 parę. No nie, tutaj to w ogóle odpada. 10 tysięcy to zdecydowanie za mało. Po prostu chciałbym, żeby były osobne do słoneczników kombajny już, żeby, wiecie, nie szczypać się z tym za dużo i żeby sobie one po prostu były. Nie, 16 to też za mało, czyli musimy któryś jednak z tych mocniejszych tutaj wziąć. Ten jest do 27, więc pewnie takie za 550 będziemy musieli kupić, aczkolwiek nie wiem, czy nas na tyle aż stać. Zobaczmy jeszcze. Bo oczywiście mógłbym header podłączać. Ktoś powie, no po co mam tak się bawić, jak mogę header podłączać. Natomiast nie chciałbym. A chyba, że dla zaoszczędzenia może byśmy te wzięli. Bo jednak różnica w cenie w tym momencie jest spora. I oczywiście sprzedaż różnych tam składników typu ubrań i tak dalej uruchomiłem. No bo jak widzicie, saldo naszego konta nie jest zbyt hojne. Dobra, może kupimy sobie takie. My tutaj też nie będziemy jakoś... 14 tysięcy litrów. Czekajcie, moi drodzy, to są akurat koła. Nie, tu się nic nie zmienia. Znaczy te koła to mi tam akurat... Te koła, tak wam powiem szczerze, mi to tam akurat nie robi. Nie robi różnicy z kołami. Wolałbym sobie... Nie widzę różnicy. Nie chcę raczej malowanych kombajnów, słuchajcie. Czy ja wiem? Jakby jeszcze polska flaga była, to bym się nie pogniewał. Tu raczej akurat to nie. Zaczepy jakieś. A nie wiem, co to są za zaczepy. No dobra, ale słuchajcie, moi drodzy, kochani. To ma 14 tysięcy litrów. Tu się nie da zwiększyć. To jest marka Q. Kurczę, to ja nie chcę takiego kombajnu. Zobaczcie, 14 100 litrów ma pojemności. Ja bym chciał większe. I nic tu się nie zmienia, czyli nie. Czyli takiego nie chcemy. Te 24, tu jest niby napisane od 14 do 24, ale nie wiem czemu nie da się zwiększyć. No dobra, słuchajcie, kupimy może te standardowe, one już były sprawdzone. Takie coś bym chciał, widzowie.
taki zbiornik. Dobra, niech sobie takie będą. I więcej myślę, żebyśmy tutaj nie kupowali, ale to co, kupimy tylko z jednego, tak? Kurczę, dobra, no trudno. Nie będziemy się szczypali. Teraz tak, headery. One chyba były w zbożu. Do tych słoneczników, moi drodzy. One się troszeczkę tutaj różniły z tego, co pamiętam. To był chyba ten header do słoneczników. Okej. 12 metrów. Ciekawe tylko, czy ja tym przejadę. Teraz, czy jest sens jeszcze brać kredyt na jedno? Kurczę. Dziadostwo. Znaczy, wiecie, no, w zamyśle. Dobra, no trochę sobie sam też pokoszę, zobaczymy. Ale słuchajcie. W zamyśle oczywiście, widzowie, chciałbym w zamyśle mieć to tak zrobione, że miałbym tych kombajnów gdzieś, ja wiem, no też koło czterech. Już tak standardowo, nie? Tak jak do zboża mamy cztery, tak? Tak tutaj też bym chciał mieć cztery kombajny i wiecie, i na cztery akcje robić ze słonecznikami, a tutaj już staram się być rozwiniętym gospodarzem. Dobra, no tym powinniśmy raczej przejechać. Raczej to nie jest, myślę, że na tyle. Tylko nie podoba mi się ten kombajn, jeśli chodzi o sterowanie. Strasznie mi się nie podoba. To raczej musimy, słuchajcie, chyba tędy pojechać. Zobaczmy, czy my tu w ogóle przejedziemy tym koło. Dziwny ten kombajn jakiś taki. Może być problem, powiem wam szczerze, tam przejechać. To ten header by trzeba chyba przetransportować tym takim wózkiem. Kurczę. Teraz czasem takie niedoskonałości wychodzą. Dziwny ten kombajn, dziwnie się nim steruje. Zupełnie odwrotnie się steruje niż normalnie. Muszę się jakoś nauczyć. O, tu nie będzie tak łatwo, widzowie. Bo najgorszy jest właściwie ten fragment. Później to już pójdzie z górki. Bo my tu daleko nie mamy, słuchajcie. Mamy raptem na wprost drogę do przejechania, ale w życiu. Opcji nie ma, widzowie. My tu nie przejedziemy. Patrzcie, nie ma szans. Mogę od biedy odłączyć ten header i go w rękach przenieść. Troszkę sobie ułatwić życie. Nie ma szans. Dobra. Czekajcie. Nie ma szans. Oj. Właściwie to tylko o kawałek chodziło. Ale tam też chyba nie przejedziemy. No. Czekajcie. Dobra. Widzowie. Bo tu koło majonezowni też nie przejedziemy w życiu. Dobra, tu już może przejedziemy. No. Kurde. Tak to ciężko się niesie. Dobra, chyba tutaj, za torami. O. I tu już będzie git. Sorry, moi drodzy, ale jeszcze kaszelek mnie nie. Niestety męczy po chorobie. Będę starał się mikrofon wyciszać, ale jeszcze nie wyzdrowiałem do końca. Jak słychać, mnie strasznie kaszel męczy. No ale pracę. Pracę trzeba wykonać. Nie ma to tamto. Oj, no i widzicie, jak się jeździ tym gównem. Kurde, nie podoba mi się ten strasznie. Ciekawe, jak ci pracownicy będą tym jeździli. Straszny, okropny jest ten kombajn. Nie dość, że 500 tysięcy, to zobaczcie, on w ogóle jakoś ten z gąsienicami jakoś lepiej jeździł. Strasznie mi się nie podoba. Widzicie? Zupełnie jakoś tak. Dobra, już się może nauczyłem. No nic, widzowie, zaczynamy z jednym kombajnem, to w sumie ja mam zobaczyć, jak to się kosi. Wiadomo, że akcja z pracownikami, wezmę pracownika i wiadomo, że całych tutaj zbiorów tych słoneczników wam nie będę pokazywał.
Jeszcze będę miał akcję z burakami, słuchajcie, do zrobienia, także jest co robić, widzowie, jest co robić. No dobra, to może sobie tu wzdłuż pojedziemy. To teraz tak. Rozłóż kombajn. Włącz kombajn. Wszystko by było spoko, gdyby to się... Włącz pokłos słomy. No dobra, niech będzie pokłos słomy. Wszystko by było spoko, jakby tym się jakoś jeszcze w miarę sterowało. Nie, dobra, na pierwszą rundę sobie pojedziemy tak z nad... O, już widzę, jak sobie pojedziemy. Chciałem zobaczyć po prostu, jak to się będzie zapełniało tymi słonecznikami. Ale to się jechać tym, kurde, nie da. Nie, ja nie chcę takiego kombajnu, widzowie, bo to w ogóle skręcanie tym, to może muszę się nauczyć. Dawno kombajnem nie jechałem. Ja tu robię... Dobra, zobaczmy, może prosto pojedzie. Oczywiście sam nie będę tego, chociaż to tak szybko, jak to tak szybko by, słuchajcie, szło, to ja to mogę sam obgolić. Po co ja mam pracowników brać? Może, słuchajcie, zróbmy tak, skoro no jesteśmy początkującym rolnikiem, jeśli chodzi o słoneczniki, widzowie. I to może zróbmy taki manewr, że my po prostu kulturalnie, jak na... Rolnika przystało, ale czekajcie, ja tutaj coś mam. Włącz pokłos słomy. Aha. Słoma nie jest dostępna. Słuchajcie, jak przystało na porządnego rolnika, to może my, widzowie, po prostu powinniśmy oblecieć sami tym jednym kombajnem, ewentualnie z pracownikiem. A później w ramach rozwoju oczywiście do słoneczników kupimy dwa kolejne kombajny. Może w ten sposób powinniśmy, widzowie, to zrobić. Tak mi się wydaje, no przecież tam do pszenicy, do pszenicy od razu nie mieliśmy, słuchajcie. Do pszenicy nie mieliśmy od razu, widzowie, kurczę, tutaj. Czterech czy pięciu kombajnów. Zaczynaliśmy skromnie. To może tak to powinno być. Chociaż przyznam wam się szczerze, tak jak no w swoim życiu nieraz widziałem, bo tak jak mówiłem, no mam rodzinę na wsi, widziałem słoneczniki, jak one wyglądają i zresztą uwielbiam, słuchajcie, tutaj te słoneczniki, że tak powiem, skubać. Pyszne są te ziarna. Natomiast w życiu bym nie wiedziałem o tym, dlatego jestem tutaj zdziwiony. Zakładam, że farming tego nie przekłamał, że tak jest naprawdę. W życiu, słuchajcie, nie wiedziałem, że słoneczniki, które już są dojrzałe, są takie uschnięte, takie... Zawsze myślałem, że słonecznik to jest takie, wiecie... takie ładne, zielone ma, kurczę, listka, do góry jest taki żółty kwiatek, że tak powiem, wiecie, o co chodzi, ten słonecznik. A tutaj te słoneczniki naprawdę są brzydkie, takie poschnięte. Okropnie to, widzowie, wygląda, okropnie. Ale jestem ciekaw, ile litrów nazbieramy tych słoneczników na tych polach. No bo troszeczkę jednak... roboty z tym było, widzowie. No, tutaj nie ma co mówić, ale roboty miałem i o, znowu mnie gdzieś niesie. I słuchajcie, nie dość, że roboty trochę było, to i tą gnojówką przecież, i to wałowanie, ja tu miałem naprawdę co robić, także... No nie mogę się nauczyć, kurde, że to w odwrotną stronę jakoś działa. Sterowanie.
Także moi drodzy, zobaczmy, jak to tutaj. O. Nosimy słoneczniki. Bo chcemy oczywiście do olejarni z tymi słonecznikami polecieć, zobaczyć, żeby nam się olej słonecznikowy bodajże robił, jeśli dobrze pamiętam. No i dlatego tak się na te słoneczniki uparłem. Być może i jednorazową akcję zrobimy, słuchajcie, z rzepakiem. Jest to, widzowie, też całkiem prawdopodobne po to, żeby, no wiecie, ja mogę jeden składnik po prostu jednorazowo zrobić, żeby zobaczyć, jak się zapełni nam ta nasza olejarnia. Kurde. No nic, wezmę chyba pracownika do tego, powiem wam szczerze. Ja sobie będę do niego tylko podjeżdżał, bo to myślę, że nie jest robota z tym. Te kręcenie mnie denerwuje strasznie, widzowie, mnie to kręcenie denerwuje. No szkoda, że nie mamy więcej kasy, no wiadomo, już kredytu nie chciałbym brać. Bo byłbym ciekaw, jakby to szło na 4 kombajny, czy to by było tak jak... Dobra, niech Gostek sobie kosi, a ja muszę znaleźć, gdzieś tu miałem przygotowany... Słuchajcie, traktor do rozładunku. Chyba gdzieś tutaj ten traktor był. Czyli tak, tu mamy jedno pole. No myślę, że spokojnie 1,5 zbiornika z tego wyjdzie. Tutaj jest ten traktor. Widzicie, to jest to pole. No spokojnie 1,5. I później tu mamy jeszcze całe te tutaj. Bym powiedział hektary. No jestem ciekaw, słuchajcie, ile wyjdzie z tego słoneczników. Jestem ciekaw. A ten co, gościu w powietrzu jedzie tym kombajnem, czy co? Jestem ciekaw. Tutaj nam oczywiście ładnie pszenica już rośnie, no zbiory będą pewnie jakoś na wiosnę. Chociaż to jest jakoś dziwnie, no bo jakby oczywistym jest, że zawsze zboże się kosiło sierpień, jak są żniwa, a tutaj jakby ten sadzenie jest we wrześniu, a koszenie, czekajcie, nawet sobie zobaczymy w tym kalendarzu. Nie wiem, czy to nie jest coś popieprzone, bo zobaczcie tutaj, no nie, lipiec, sierpień, dobrze. Ale nie wiedziałem, że się wrzesień, październik sieje. Pszenice mi się wydawało, że się na wiosnę sieje, ale okej. Okay. Chyba, że tu nie wiem, nie ma zimy, ale okej. Okay. No, no i mamy te słoneczniki, które marzec, kwiecień się sieje i tutaj mamy październik, listopad, zbiory. No jeszcze zobaczymy, co z tą soją. Tak trochę mnie może i soja jeszcze pokusi. Tak jak mówiłem, bawełnę to w ogóle nie mamy co się zabierać, bo mamy tyle, słuchajcie, wełny, że to nie ma sensu. Nie wiem, czy kukurydza nam się do czegoś by przydała. Bardziej mnie ten rzepak kusi na zasadzie, żeby był. Może rzepak, owies. Ale to na zasadzie, żeby spróbować. No pewnie gagatek nam krzywo będzie kosił. Już widzę, że krzywo kosi. O, ty gagatku jeden, ty. Jak ty, chłopie, kosisz? Chłopie. Ja cię tu będę... A nie, no dobrze kosi. Hej. Dobrze pojechało, dziwo. Znaczy, tak nie do końca dobrze. Tak prawie dobrze. No jestem ciekaw, ile wyjdzie. A tu jest jakaś jeszcze taka, nie wiem, czy to później jakąś zgrabiarką? Chyba nie, to później już jest tylko do przeorania. No bo te słoneczniki raczej z tego nie urosną na nowo. Więc raczej szkoda, bo tu jakieś dużo, słuchajcie, mam, jednak się okazuje, że duże zapotrzebowanie, moi drodzy, mam na słomę. Na słomę, na siano, no bo z jednej strony jest to jako też pasza dla krów, jako ten TMR. Z drugiej strony trzeba też wyścielić krówkom, także tej słomy idzie bardzo dużo, nie? Tej słomy idzie bardzo dużo. I akurat mimo takich ilości, jakie zebraliśmy, słuchajcie, z poprzednich żniw, no to wyszło mało tej słomy. Jednak tej słomy wyszło bardzo mało, także... No widzicie. Tu bym się najchętniej pozbył tych kabli, tych drutów. No ale nie da się tym modem tego usunąć, bo po co mi na polu jakiś prąd potrzebny? Ja tu prądu na polu nie potrzebuję. No wolno to będzie szło. Kurczę, muszę pomyśleć, jak to można zrobić. No niby mam sprzedaż
Słuchajcie, niby mam sprzedaż wszędzie wszystkiego poustawianą, chyba. Cofnijmy się. Meble idą na sprzedaż, ale ich nie mamy. No tutaj jedynie mamy ubrania. Bo mnie aż kusi, słuchajcie, żeby chociaż jeszcze chociaż jeden kombajn kupić. W sumie ten kredyt, który brałem w poprzednim odcinku, oczywiście, że wiadomo, że go spłaciłem, więc od biedy mógłbym zrobić tak, że sobie jeszcze z jeden kredyt wziąć i no tutaj jeszcze mamy, jak widzicie, tu się jeszcze wszystko uzupełnia, także jestem ciekaw, kiedy te truskawki, ten ser żółty, kiedy to się tutaj nam wszystko pouzupełnia. Jestem bardzo ciekaw. A jak ten gościu dziwnie jeździ? Ja mam wrażenie, że na jakoś powietrzu jeździ. Przyjrzyjmy mu się, gagatkowi. Nie no, niby kosi. Raczej zaraz będzie miał pełen kombajn. Okej. Niby kosi szybko, no. Nie można mu tego... Nie można mu tego widzowie odebrać. Nawet mu idzie z tymi słonecznikami to szybko. A to kobietę chyba zatrudniliśmy w ogóle. Z kitką. Chyba, że facet z kitką. Chyba kobietę do kombajnu zatrudniliśmy. Pozdrawiam wszystkie panie serdecznie, które są paniami rolniczkami. Nie wiem, czy to tak się odmienia. No, także tutaj troszeczkę się pobawiłem i też powiem wam, że no z dobre 2 godziny walczyłem żeby zasiać tą pszenicę. No bo też to nawożenie, to wałowanie, ale przede wszystkim najwięcej czasu właśnie zajęło mi równanie terenu, które jeszcze, jak widzicie, nie jest doskonałe. Ja będę starał się dążyć do tego, żeby jakoś tutaj w tej części było to tak jakoś fajnie posiane wszystko, żeby... No widzicie, stoi wóz do gnojówki. Także wszystkie sprzęty są. Tutaj mam tym chyba właśnie siewnikiem siałem pszenicę, no bo to jest inny siewnik potrzebny niż do na przykład słoneczników, nie? Który jest siewnikiem punktowym, także no. Jestem ciekaw, ile litrów... O, prawie pełny zbiornik. Dobra, to zaraz go opróżnimy. No nic, moi drodzy, to ja myślę, że tutaj sobie też i zaraz spauzujemy i zobaczymy. Jadę tam do niego już. I zobaczymy, jak to wyjdzie ilościowo, później wam pokażę. No, w przyczepie będę mieć raczej, więc będziemy widzieli, ile tych litrów nam tych słoneczników wyszło. No, oczywiście poprawiać po gagatku, jak zwykle, będę musiał. Wyjścia nie mam, widzowie. Ładnie to teraz wygląda po tym skoszeniu. A, jeszcze słuchajcie, zbiory oliwek mnie czekają, bo oliwki też się w październiku zbiera. Także zobaczcie, mam buraki do zebrania, oliwki. No, także jest co robić na tej gospodarce, jest co robić. Tutaj już bez pracowni, ale myślę, że akurat do zbioru buraków weźmiemy 3 pracowników. Zatrudnimy, widzowie. Ej, ale to tak niesprawiedliwie, takie wielkie pole i co? I tylko jeden zbiornik w kombajnie? Mało wyszło tych słoneczników tutaj, a przecież tak ładnie nawoziłem, wałowałem, żeby tutaj i każdy, można powiedzieć, każdy centymetr pola starałem się, słuchajcie, zapełnić, a tutaj tak mało nam wyszło tych słoneczników na ten kawałek. No bardzo jestem niezadowolony w tym momencie, słuchajcie. A po co ty cofasz, chłopie? Znaczy, szanowna pani. Po co pani cofa? Trzeba było zawrócić i jechać na wprost. Halo. Zaraz panią tutaj zamienię i sam to lepiej skoszę. Halo, kobito, co ty robisz? Gdzie mi posionym jeździsz? Co ona robi? Ja pierdzielę. Czemu tak? Dobra. No i kawałek zostawiła. No i widzicie, będę musiał poprawiać po niej, no. Taka to gałganica jedna, będę musiał po niej poprawiać. Już nie po to się męczyłem, słuchajcie, siałem tutaj
prawie do ulicy, chociaż teraz z perspektywy czasu, powiem wam szczerze, bym dosiał totalnie do asfaltu, wiecie? Więc następne moje sianie, bo to stwierdziłem, że nie jest jakaś droga istotna, ona jest tylko moja, więc... Więc stwierdziłem, że będę teraz siał po prostu perfidnie do asfaltu te słoneczniki. A nie zdążyliśmy zobaczyć, jak one wyglądają, kiedy są takie ładne, słonecznikowate, zielone i żółte. Znaczy żółto-brązowe słoneczniki, a liście zielone. No dobra, dawaj mi tu. Gdzie ta rura? Tam idzie ta rura? A czemu nie w tę stronę? Łe, jery. Niedobrze. Mam nadzieję, że wchodzą słoneczniki w tą. Dobra, wchodzą. No okej. Okay. No to załadunek zrobimy, widzowie, tych słoneczników i zobaczymy, ile ich nam tutaj wyjdzie. Czy na rok nam starczy, bo póki co, z tego co widzę, mąka, którą zebraliśmy w poprzednim roku, jakoś tak się nie kurczy, czyli myślę, że te wszystkie składniki będą nam stopniowo się uzupełniały. Ja tam jeszcze muszę miód w ogóle dostarczyć chyba do dwóch fabryk lodów. Dlatego gdzieś tam moja ciężarówka, słuchajcie, stoi i na nią się ten miód pakuje. Także będę musiał to mocno wszystko zoptymalizować, żeby nam ładnie, wiecie, żeby nam ładnie starczyło jak trzeba. Dobra, to jak ona tutaj skończy robotę, to ja po niej i tak będę musiał poprawić, bo nie mam wyjścia. Ile litrów jest w takim kombajnie? 27 tysięcy, dobra. 27 tysięcy. No ciekawe, ile nam wyjdzie. Myślę, że 100 tysięcy powinniśmy spokojnie mieć tych litrów. Bardziej bym obstawiał 150 i to wtedy będzie w miarę spoko. Jak będzie 200, to będę bardzo miło zaskoczony. Dobra, moi drodzy, my się za chwilę widzimy. No tu nie ma co więcej przedłużać. Po prostu pokoszę te wszystkie pola, tak jak jest tym jednym kombajnem z pracownikiem i będziemy się za chwilę widzieli. Może i w tym czasie już uruchomię koszenie buraków cukrowych. O, czemu by nie? Także do zobaczenia za chwilę. No dobra, moi drodzy, no chyba z godzinę czasu mi to tutaj zajęło, ale w międzyczasie fajna rzecz się wydarzyła, bo się tam sprzedały jakieś produkty, które miałem w końcu ustawione na sprzedaż i ostatecznie, jak widzicie, trzy kombajny tutaj walczą, ja jednym sobie poprawki robię niestety po tych naszych gagatkach pracownikach, bo jak widzicie, no nie są oni zbyt niestety dokładnymi pracownikami, no ale to już wiemy, to żadna nowość. Nie wszędzie nam się skosi, bo nie wszędzie pole należało do nas, no ale to już tam akurat się, myślę, że moi drodzy, wytnie, ale chciałem to mocno też przyspieszyć, bo ten cały proces, powiedzmy, dla mnie trwał zdecydowanie zbyt długo, no nie oszukujmy się, widzowie. Zbyt długo to dla mnie trwało, także robię tu jakieś poprawki po nich, no i zaraz zobaczymy, ile tych słoneczników nam tak naprawdę wyszło. No myślę, że te 100 tysięcy powinno być, no... Powiem tak, że przy tak dużym polu, bo to jednak objętościowo myślę, że pole jest całkiem spore. No ja bym się spodziewał, no mamy 100, 109, czyli zaraz będzie trochę więcej. O, obydwoje chyba są, nie, jeden jest zapełniony. No ja bym się tu spodziewał około 200 tysięcy litrów, to by było dla mnie takie spoko, 200-250 tysięcy. Przy takim polu, no myślę, że wyciągniemy z tego może około 150 tysięcy, zobaczymy zresztą, za chwilkę się to wszystko, moi drodzy, okaże i pojedziemy oczywiście zawieźć do olejarni te słoneczniki, ale z takiej ciekawostki, którą też zauważyłem na przykładzie, bo sobie przeglądałem też w czasie pauzy, moi drodzy, i no taki przykład, że z poprzednich zbiorów buraków cukrowych jest ich sporo i teraz niejako te buraki nam zapełnią na full tą niejako cukrownię, czyli wniosek jest taki, że
że być może jeszcze jedną cukrownię bym wybudował, dlatego że samego cukru mamy jeszcze, no nie oszukujmy się, ale cukru mamy jeszcze za mało w różnych fabrykach. Natomiast obie cukrownie są na full. Podobna sprawa ma się, jeśli chodzi o przetwórstwo winogron, a czy konkretnie teraz oliwek. Będziemy niedługo zbierali oliwki, to też w tym miesiącu muszę ogarnąć, w sensie w październiku. No i moi drodzy, te oliwki, które pozbieraliśmy, że tak powiem, rok temu, a spokojnie nam na ten rok wystarczyły i teraz niejako uzupełniamy ten zapas, czyli no jest to bardzo prawdopodobne. No słoneczniki pierwszy raz zbieramy, więc wiadomo, że jeszcze będziemy musieli do nich jak najbardziej, moi drodzy, wrócić. Natomiast jest to, myślę, że taki wniosek pewny na przykładzie chociażby tej mąki, pszenicy, tak? Natomiast no co do pszenicy, to faktycznie chyba będzie trzeba jeszcze dwa młyny zbożowe wybudować i po prostu te zapasy jednak gromadzić. No z pszenicy nie mogę niestety, widzowie, zrezygnować. Nie mogę zrezygnować z pszenicy, a to z tego względu, że nam jest bardzo mocno, no sama w sobie pszenica też potrzebna, ale bardziej tutaj jest nam potrzebne, dobra, poprawki musimy porobić. Bardziej nam, słuchajcie, jest potrzebne to sianko, nie? Także jeśli chodzi o pszenicę, no to siłą rzeczy, nawet jeśli będzie nadwyżka, to i tak będziemy musieli dbać o to, żeby to sianko było. No ale na przykład słoneczniki, myślę, że jeszcze jedną turę zrobimy na przyszły rok to sianie i no wydaje mi się, że już będziemy mogli, mając taki zapas jednego roku z tych na przykład słoneczników, zrezygnować. Ale to się wszystko, słuchajcie, okaże i takie gdzieś tam wnioski mi się nasuwają. Tak jak mówię, no w przypadku pszenicy nie możemy sobie na to pozwolić, bo no, pszenica jest tutaj, powiedzmy, że no wielozadaniowa, tak? No, znaki drogowe leżą porozwalane. Pszenica jest tutaj wielozadaniowa, natomiast inne rzeczy jak najbardziej już będzie można zrezygnować. No jedź tym, gamoniu jeden. No dalej, bo nie mam czasu, chłopie. Gdzie tu się trąbi? Jedź. No dalej. Kurde, chłopie. O tu niestety, zobaczcie, taki też mi brzydki fragment zostawili. Bardzo nieładny. No a ja postanowiłem, że chcę, żeby było ładnie pokoszone tym razem. Więc po gagatkach tutaj muszę niestety poprawić. No zobaczymy. Zaraz się wszystko okaże. Tutaj już myślę, że ten kombajn zaraz możemy też rozładować. No i zobaczymy, ile nam wyjdzie tych słoneczników. Lada moment to się okaże. Jeszcze wiele pracy dzisiaj, słuchajcie, przede mną, bo tak jak mówię, muszę buraki pozbierać cukrowe, muszę pozbierać oliwki, także jest jeszcze, widzowie, pracy przede mną całkiem sporo. No i tutaj też będzie trzeba, jak widzicie, troszeczkę chyba ten teren jakoś wyrównać, bo coś tutaj mi nie wyszło z tym równaniem. No niestety, strasznie kiepsko się, słuchajcie, ten teren równa tutaj w farmingu. Jest to niedopracowane kompletnie, bo te asfalty, jak widzicie, się jakoś tak, nie wiem. No dziwnie. Dziwnie to się jakoś tam robi, no ale nic z tym nie zrobimy. Dobra. To już tutaj do końca też już wszystko to wszystko, słuchajcie, na full. Dokosimy, żeby nigdzie nic nie zostało. Tak się też zastanawiałem, czy te tutaj stodoły, te chaty są tutaj aby na pewno potrzebne, czy nie powiększyć sobie pola. No zobaczymy. Dobra. Podjedziemy tym kombajnem.
już podjedziemy tym kombajnem do naszego ciągnika, bo i tak one gdzieś muszą być magazynowane, no tutaj raczej tych budynków do... Chociaż może taką wiatę do kombajnów bym wybudował tam na końcówce, szczególnie, że tam jest koniec mapy. O, tu widzę, też jest troszkę do dorównania niestety jeszcze terenu. No nie zrobiłem tego jakoś, moi drodzy, doskonale niestety. Co ja będę wam mówił? Nie zrobiłem tego jakoś idealnie, no ale... Ale trudno, no. Będziemy się terenem jeszcze zajmowali, także to... Dobra, do zera. Oki. Dobra, jeden ma pełen zbiornik. No jedź, gagatku. Dobra, ostatnie paski mają do zebrania i... No czyli tak to myślę, że to jest 170 tysięcy, no to prawie pod 200 podejdziemy, no trochę nam tam zabraknie z pewnością, no i się gałgany zablokowały, no to było do przewidzenia. Ach, te pracowniki jedne. Ach, te jedne pracowniki, kurde, no. Dobra, wszystko chyba zrobione. Czy mi się uda tutaj tak zajechać? Chyba mi się uda. Albo mi się nie uda. Trochę bliżej. No co jest? Co jest, że się nie sypie? Halo, halo. A, bo za daleko zajechałem. Dobra. Ta rura jest dłuższa trochę. Okej. Dobra. Kupiłem dwa kombajny z dłuższą rurą i teraz i ten jeden, widzicie? Ten pierwszy ma krótszą rurę, te mają dłuższą. No, dobra. Okej. No dobra, no to zaraz będziemy wiedzieli, moi drodzy, ile mamy tych słoneczników i to będzie temat dzisiejszego odcinka. No ja już poza odcinkiem sobie buraki cukrowe pozbieram i po prostu dam wam relację. No i ta pszenica mi się trochę nie podoba, w jednym miejscu jest tak dziwnie posiana, ale nie dało się inaczej. No bo to też jest tak, że jak teren nie należał do mnie, no to niestety nie mogłem go w żaden sposób zaorać, więc... Radziłem sobie na tyle, na ile mogłem. No ale ogólnie ze zbioru słoneczników myślę, że jestem zadowolony. Jeśli tam jeszcze doładujemy, no to około 180 tysięcy, myślę, litrów powinniśmy mieć. No to na pewno jest to bliżej 200 tysięcy niż 100. Także bardzo ładnie się zbliżyliśmy do tych 200 tysięcy. A ten czemu mi cofa? O co tu chodzi? Chłopie, udajesz, że pracujesz, już skosiłeś, to gdzie ty jedziesz teraz? Bo ja nie rozumiem, po co ty tu jedziesz? Chłopie. No i gdzie ty jedziesz? Już jest wszystko pokoszone. Co on robi? Udaje, że pracuje, nie, widzowie? Słuchajcie, Gostek udaje. Stój! Już nie ma, koniec. Koniec roboty. Bo cię zaraz ręcznie zwolnię. No co on robi, słuchajcie? Przecież skończył robotę już. No i się wpierdzielił mi w kombajn. No ale też miejsce sobie wybrał do zakończenia pracy. Wiecie co? Naprawdę, musiał mi się w kombajn jeszcze wpierdzielić na koniec roboty. Niedobry pracownik. Musiałbym, słuchajcie, ich dane chyba sobie notować i nie zatrudniać takich gagatków, bo to przecież jest, widzowie, jakiś skandal, że on mi tu... O. No co jest? Nie sypie? Dobra, niby sypie. Niby sypie, dobra. Jedziemy zawieźć w takim razie słoneczniki, moi drodzy. Ile ich mamy? No, 180 tysięcy prawie. No to ładnie.
No to ładnie, to jestem zadowolony, słuchajcie, ze zbiorów. Bo to mamy na rok ładnie nazbierane. No, 181 tysięcy. Myślę, że widzowie, całkiem niezły wynik. Chociaż pracy było z tego bardzo dużo i na pewno, no, kurczę, powiem wam tak, podsumowując. Przy tylu polach, bo to jednak były małe pola, no ale musiałem stworzyć z tego jedno wielkie. No fakt, mogłem bliżej tu jeszcze zasiać do drogi i tak zrobię na pewnie w przyszłym, no przyszłym razem tak zrobię, że do drogi na maksa dosieję. Natomiast jakbym miał wnioski tutaj, oj, co to, czemu to tak to, to się tu stanęło? Jakbym miał jakieś wnioski wyciągać, no to ogólnie spoko, nie? Ale no myślę, że trochę więcej powinno być litrów. Chociaż właśnie nie pamiętam, ile tej pszenicy było litrów. Zobaczmy w ogóle, bo ja nie wiem, ile to mi weźmie za jednym. Żebym teraz, kurczę, za dużo nie... Bym chciał tak do każdej troszeczkę. Mam 180, oj. Nie, ojej, to za dużo, słuchajcie, za duża pojemność. Dosłownie będę musiał mocno pilnować. Czyli nie zapełnimy, za tą turą, słuchajcie, nie zapełnimy wszystkich. Niestety, widzicie, nie zapełnimy. Tak staram się, to tak szybko leci, że no nic. Czyli wszystkich olejarni niestety nie zapełnimy słonecznikami, będzie niedobór. Tutaj będzie najmniej 10 tysięcy, no ale dobra, już się będzie coś produkowało chociaż, nie? Fajnie, że mi się sprzedaż uruchomiła, że coś tam się, słuchajcie, sprzedało. Zobaczmy, jak to wygląda, moi drodzy. Tutaj, oj. Mi się tutaj teraz pokićkoliło wszystko. Dobra, gdzie my tutaj mamy te olejarnie? Bo oczywiście trzeba uruchomić produkcję tego oleju. I teraz tak się zastanawiam, czy... Właśnie, wiecie co? Tak się zastanawiam, czy ten majonez na chwilę nie spauzować. On nam się swoją drogą chyba sprzedał. Ale gdzieś nam tam brakuje też tej oliwy z oliwek. Zobaczcie tu, ile truskawek się nagromadziło. To wszystko się automatycznie przenosi, no ale niestety mąki mamy niedobór. Także no, tu by chleb trzeba sprzedać. Może od razu ustawimy na sprzedaż chleba. Słuchajcie, od razu na sprzedaż uruchomi, żeby nam się chleb sprzedał, żebyśmy w następnym odcinku mieli pieniądze na inwestycje, bo to przecież nie będzie koniec. Ja się tu zastanawiam, słuchajcie, czy nie zatrzymać na chwileczkę tego majonezu. Już wam mówię dlaczego. Dlatego, że ta oliwa z oliwek jest nam gdzieś potrzebna chyba w pizzerii i tam mamy straszny niedobór. Więc myślę sobie, że... O, słoneczników jak widzicie nie mamy tutaj. Olej słonecznikowy włącz. Na razie po prostu włączymy. Widzicie, oliwek mamy bardzo dużo, no ale... Słoneczników możemy przechowywać o wiele więcej, czyli niestety olejarnia, jakby przechowywania mamy tyle, ile zebraliśmy, nie? Niewiele mniej, także jeszcze troszkę, żeby te słoneczniki do full zapełnić, to będę musiał jeszcze tutaj, słuchajcie, podziałać. Ale pomyślę też z tym rzepakiem. Powiem wam szczerze, też pomyślę z tym rzepakiem. Jak już, bo widzicie tutaj oliwa z oliwek, no niby jest, ale chciałbym, żeby na fulla była w pizzerii oliwa z oliwek. I ciekawe, czemu w pizzerii brakuje ciągle mi sera żółtego. Przecież mam te mleczarnie, widzowie, które mi ser żółty przecież produkują i coś słabo produkują ten ser żółty. Nie wiem, widzowie, coś tutaj... Niby wszędzie na dystrybucję ustawione jest, czyli sera żółtego i masła widać się produkuje tyle, że
jest ono zużywane. No dobrze. Jak tu wygląda z mlekiem? O, mleka za dużo nie mamy, bo ostatnio mleko zbierałem. No nic, moi drodzy. Ja tutaj w takim razie uważam te zbiory za, no, myślę, że udane, jeśli chodzi o nasze słoneczniki. Tak to wygląda po zbiorach. No gdzieś bym postawił te kombajny, żeby nie były takie, kurcze, porozpieprzane. Nie wiem, gdzie się by trzeba zaparkować w ogóle. No tu oczywiście już kolejne sianie. No jeszcze na pewno jedną rundę będę musiał spróbować zrobić. Tą część, jak widzicie, tutaj się nie dało zaorać, więc to jest taka część bardziej tutaj parkingowa i myślę, że tutaj też sobie mogą te kombajny jakoś ładnie stać, żeby, no tak wiecie, w miarę to jakoś estetycznie wyglądało. Trochę mnie jeszcze tutaj, widzę, czeka dorównania terenu i na pewno jakbym chciał kolejny raz siać słoneczniki, to jedno jest pewne, że troszeczkę się zastanowię z tym terenem jeszcze, nie? To znaczy, na pewno to jakoś dosieje, słuchajcie, do asfaltu, tak? Żeby tutaj te słoneczniki przy asfalcie tuż rosły. No i zobaczymy. Ale będzie tu teraz, kurczę, znowu orania. Pamiętam, jak się wymęczyłem i z tą gnojówką. Ile to było roboty, nie? Także, no jeszcze, żeby zapełnić tą olejarnię słonecznikami, to jeszcze dużo pracy będzie mnie z pewnością kosztowało. Dobra, tak niech sobie one tutaj stoją. O, proszę bardzo, nasz sprzęcik dzisiejszy kupiony, wszystkie trzy kupione pod ten odcinek, pod słoneczniki, także gospodarstwo, można powiedzieć, że się rozwija. Dziękuję ci, drogi widzu, za oglądanie, oczywiście do zobaczenia w następnym odcinku i gorąca prośba na koniec, jak ci się podobało, zostaw proszę łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Trzymaj się, cześć!